Mare Nostrum się nigdy tak nie dzieje. No raczej serwer ten sam, wszystko to samo, prawda? I mam ten sam komp, internet ten sam jest. A jak w soboty odpalam zwykłe RO, to też mnie wywala na innych serwerach. No i widzę taką głupotę, że jak mnie właśnie wywali z tego serwera i patrzę na podgląd w liście serwerów, to na przykład widzę, że jest dwóch Bartów, dwóch Szoków i tacy wszyscy są zdublowani w podglądzie. No i spieprzyli tymi europejskimi standardami, jak to nazwali. To pewno się z tym, z Polako i z tym Ufokiem spotka tam. A nie, Ufok jest skąd indziej. Z Polakiem. Tamten to z Nowego Sącza. Ja nie grałem. Czytałem, że wspominał o tym, że zamiast kameramana nakręcał. No i widziałem ten wczorajszy krótki klip. Szczupakami. Jak Polako robił szczupaka innym graczom. Wiesz, ale nie wiem, co to tam w slangu tam małopolskim znaczy. Nie odbił. Weszło w niego. Będzie się. No to mówię mu w tą gasienicę trafić, chyba żeby poczuć się na górę. To do gdzie? Zobacz, frontowy pancerz. Od kadłuba to tam kurde ma z 30. Ale na front, tam gdzie jest ten wizjer kierowcy, no to on tam może ma z 60. A to i tak nitami przykręcane. To jest głupota, jeden strzałem teta. Jakim cudem? A, dostałem. Pierwszy raz. To RPD 44 to był zasilany. Nie, to DP, pierwsze słyszę. A u strzelnicy u tego dzikiego kozła to był ten DP-46, no to normalnie stależa, tylko że tam miał ten chwyt pistoletowy. Śmieszniej niż u Włochów, co tam kurde przynajmniej jedną taśmę wkładali. Żeż miał tam 20. Słyszałem o kawie po kapitańsku, ale o herbacie po góralsku czy tam goralsku to jeszcze nigdy dotąd. Możliwe. Grzecznie wyjść do Windowsa sam. No kurwa, jak to?
Dość, że mam jak wszyscy, że jak włączę się z serwerem, to za pierwszym razem nigdy mnie nie wpuści. Dopiero muszę ten przerwać ponownie, to wejdę, tu mnie się wyrzuca. Gdyby mnie tylko wyrzucało, to bym się przynajmniej pocieszył, że nie mam jak inni. Przynajmniej za pierwszym razem nie wpuszcza. No, o ile mnie nie wywali serwer za sekundę, już trochę na nim siedzę. O, ładnie. Niepotrzebnie ja swoje rzuciłem. Łup, słuchajcie, trafiłem, ale przeżyłeś. Kurde, co to było? Bradley'a granat z naszego teamu. O, zabiłeś mnie, szok. Padłeś akurat na... No, bo granat leciał. No to biorę... A nie, nie wezmę pulę miota. Nie, tam nie ma co iść, szoku. Już halę montażową się wdzierają. Kurde, kule nie ma. Akurat no Barta trafił. Więc już... Największy ślepiec mnie trafia. Pieprznij tego Niemca na front. No wprost. A co przeciwpancernym został? A co w takiej sytuacji to się nadaje? Byłeś snajperem. Nie zrzucam im gąsienic. I to na wprost, tak pod kątem prostym jak walę. Frontu, no bo tam z boku to rzadko kiedy chyba się da. A ja w całej grze rozegrałem dwie bitwy morskie tylko, kurde. Bym nie mógł strzelać do środka. Co, iż czołg przejechał po kolesie i mamy żyje, nie? No, no to wiesz, między gotymi i gąsienicami się położył. Nie, no gąsienica nagle... Aha, miękki śnieg. Leżał między gąsienicą a kołami. To pewno było miękkie podłoże i go wcisnęło jak poduszkę. Tak, jasne.
back. A o czym mówicie? Piteł Szturmowik. Aj. Nie za była, mogła być ten. Nie było komu w razie czego porządku utrzymywać. No to nie, mówisz o strzeżeniu, dajesz, robisz print screen, a później dajesz i... No tak, ale grę by rozpieprzyli na przykład. To są głupie skurwysyny, tak się pchałem do czołgu, jak jest czerwony, to spierdalałem. Głupie. Ach, skubany, ale widziałem, że jeden granat latywał.